bailando. Mhm. Co? Co? Nienawidzę k***a takich quizów! Każdy chleja. Wy też nie chlejecie? Chlejecie. Siema, z tej strony Speaker. Dzisiaj zagramy w kołoplotka. Ja w ogóle mam dysleksję, więc jakby czytam mega wolno, jak taki. Z jaką częstotliwością pozdrawiam cię na Instagramie? Nie wiem! 20%, nie za dużo właśnie, nie podrywają mnie za bardzo. Czasami tak, czasami nie, ale jakby właśnie nie rozumiem, jakby nie jestem brzydki chłopak, a nie podrywają mnie tak bardzo. Trochę chłopaki, trochę dziewczyny, jak ktoś tam pisze, ale jakby nie ma jakiejś mega akcji. Tak po troszku. Wiecie co, ja nigdy nie chodzę na randki, nigdy nie byłem w takiej prawdziwej randce. Jakby krępuje mnie to, żeby iść na randkę z kimś i być takie, cześć, jak masz na imię, co robisz? Takie dziwne to jest, takie nienaturalne dla mnie. Wolę jakoś poznać się po przyjacielsku, nie wiem, znajomy znajomego, coś tam i no takie, no nie wiem, to nie dla mnie. I nie złamałem za dużo serc, tylko w sumie chyba tylko jedno. Sorry. Masz Tindera? Mam Tindera. Jestem, właśnie to jest mega dziwne, jestem na wszystkich takich apach date'owych, na wszystkim możecie mnie znaleźć. Tindery, pierdoły, coś tam, na wszystkim jestem, więc jak chcecie napisać, to napiszcie. Czym zajmujesz się w przerwach od nagrań Warsaw Shore? Jestem personal shopperem, ogólnie pomagam bogatym ludziom się poubierać i w ogóle mam takie zamówienia, pracuję dla dużej marki. No i tak, nagrywamy Warsaw Shore i potem jestem personal shopperem. Mieszkam w Londynie, lubię Londyn, Warszawę też kocham, ale k***wa, Warszawa ma pyszne żarcie. Tutaj pójdziesz i wszystko jest pyszne, a w Londynie tam są jakieś Micheliny, pierdoły, jakieś gwiazdki, coś, nic mi nie smakuje. Jakieś porcje takie za 100 funtów, bez sensu w ogóle, to jest niedobre, nie polecam. Więc jakby Warszawa, zawsze przyjeżdżam, brzuszek rośnie, jest dobrze. Co wywiało cię do Londynu? Moja mama mieszkała w Londynie, więc przeprowadziłem się do niej po prostu, tak to wyglądało, że więc... ale Londyn bardzo kocham, to jest fajne miasto, inni ludzie, jest kolorowo, to jest tak jakby normalny outfit w Londynie, to nikt na ciebie nie patrzy, robisz co chcesz, możesz iść po kawę, kurde, nie wiem, w piżamie, więc jakby luz, więc to jest fajne. Więc kocham Warszawę, kocham Londyn i tak pomiędzy sobie podróżuję. Yes, hot dog, yes sir, no sir, maybe, okay. Szybkie strzały. Dziewczyny. Z bąbelkami. Madzia. Miłość. Londyn. Z kim z Warsaw Shore masz najlepszy lot? Z Eweloną, z Małą. Najlepszy klimat mamy. No, Ewelona Mała. Teraz mamy nowego uczestnika, Gabo. Gabo jest z***istym, mówimy po angielsku. No, Stevie jest mega fajny, pozytywny. Ze wszystkimi tak naprawdę. Każdy jest z***isty, ale let's say Ewelona. Czego nie wiemy o Warsaw Shore? To w ogóle nie jest scripted, wszystko się dzieje tak naprawdę, masz kamery w domu, jesteś ze znajomymi, imprezujesz, wszystko jest takie, no tak jak widzisz tak naprawdę, po prostu wchodzimy do domu, jest impreza, przyjaciele, znajomi i po prostu się bawimy, mamy alkohol i jazda. Wow. Na malarzach mam tak, że nic w sumie nie pamiętam, zawsze mi ludzie opowiadają, albo widzę na kamerach, co się działo. Jestem tak nawalony, no nic nie pamiętam, po prostu mi się po jakimś momencie film urywa i mam taki blackout. Ludzie mówią, że Speaker, dobrze się zachowałeś, gadałeś i mówiłem, no wszystko było spoko, ale ja nic nie pamiętam, więc no, słabo. Którą bibę z Warsaw Shore wspominasz najgoręcej? Wszystkie. Nie mam takiej jednej. Wszystkie są dobre, jest mega dobra energia, mnóstwo ludzi, fajnie się bawimy, ludzie nas jakby kibicują, nam wspierają. No nie wiem, najlepsza? Jest, dużo było grubych imprez, naprawdę nie ma takiej jednej, takiej najfajniejszej. Nie ma. Czy umiesz się bawić na trzeźwo? Właśnie to jest dziwne, mam z tym problem. Nie bardzo. Próbuję, ale jest mi nudno, więc wolę iść do domu. Więc albo wolę się napić, albo iść do domu oglądać telewizję. Po melanżach zawsze się budzę w jakichś hotelach, pokojach hotelowych, nie wiadomo gdzie. I mam takie, co się wydarzyło last night, nie pamiętam. Ale jest dobrze, nigdy nic głupiego nie zrobiłem, jest okej. Jak sądzisz, dajesz dobry przykład młodzieży? Wydaje mi się, że tak. Ja po prostu imprezuję, dobrze się bawię, jestem szczęśliwy, nie robię jakichś głupot, więc jak najbardziej. Nie chcę być żadnym influencerem, ale tak, daję dobry przykład. A chlanie to dobry przykład? Każdy chleja, wy też nie chlejecie? Chlejecie. Każdy pije alkohol, tak? Czy nie? Tylko po prostu my pijemy z kamerami, a wy nie, więc taka jest różnica. Ja pierdolę. Dobra. Zobaczmy. Muszę, przyjdzie. Pierwszy muszę to przeczytać w ogóle, bo ja mam dysleksję, więc nie umiem czytać. Speaker. Trochę... Kursuj, dobra. Wait! Speaker, trochę kursujesz pomiędzy Warszawą a Londynem. Sprawdźmy, czy wiesz, jak zachowywać się w przestworzach. Czas na quiz.
Podczas startu i lądowania stoliki w samolocie należy rozłożyć, oprzeć na nich ręce, złożyć. Złożyć. A co z oknami? Muszą być odsłonięte, muszą być zasłonięte. Dobra, odsłonięte. Masz ochotę na papierosa, możesz zapalić w toalecie. Prawda, fałsz. Fałsz. Co? Co? Nienawidzę chyba takich quizów! O Jezu! Twój wynik. 11 na 13. Jednak jestem nie umiem czytać, ale jestem dobry. Jeżeli wy chcecie się sprawdzić, link w opisie. Czego nie wypada robić na Instastory? Pokazywać nudasów, jakieś sutki na gości, to nie, to chyba nie bardzo. Są usuwane i no nie, bez sensu, jakby nie fajnie chyba. Nie, nie możemy tego robić. Moja rodzina jest mega tolerancyjna, jakby nigdy nie miałem żadnych problemów. Zawsze robiłem co chciałem, więc w sumie karto nigdy nie miałem. Rozpieszczony jestem trochę, więc karto nie miałem. Boże, ja mam dyslekcję, nie umiem czytać w ogóle. Czy przezywano cię w dzieciństwie? Tak. Od pizzy, grubasa, baby. Tak, zawsze, no. Zawsze miałem jakieś dziwne przezwisko. Jak najbardziej. Pozdrawiam hejterów. W tym świecie celebryckim znam dużo ludzi, ale tak naprawdę zajebistym ziomem jest Dawid Kwiatkowski. Jeździmy razem na wakacje, jest takim prawdziwym super ziomem, więc kibicuję mu. Jest młody, a tyle już zrobił, więc jak najbardziej. Co ci nie pasuje w celebryckim świecie? Dużo osób udaje, są jakieś takie fejki bez sensu. No, takie, nie bądźcie fake, bądźcie prawdziwi. Gdzie będziesz za 10 lat? Mi się wydaje, że tak się totalnie zmienię, czyli może jakiś domek gdzieś w górach albo gdzieś na jakimś odludziu, po prostu z kimś sobie będę spędzał czas i odpoczywał. Tak na spokojnie mi się wydaje. Teraz jest, mam 25 lat, szały, szały, a później taki spokojny spikerek. Jezu, ile tego pisania tutaj, ja pierdolę. O, ale super. Speaker. Warsaw Shore, niezły z ciebie baleciarz. Pod wpływem bąbelków, niezły z ciebie śpiewak. A jak poradzisz sobie z hiciorami pod wpływem balonów z helem? 1, 2, 3. Dobra, let's. Bailando, bailando, ma niña na no, ma no, ne, niña, niña, no, bailando. Ona czuje we mnie pieniądz, wystroiła się jak Beyoncé. A k***a, ale nie pamiętam! Ona czuje we mnie pieniądz. Despacito, do ramana manach nie pamiętam tekstu, ale taki trochę był też vibe. Despacito. O Jezu, o co chodzi z akcją z Milexem? Lubicie się? Nadal? Kochacie? Dzięki było za piście, dzięki za oglądanie. Resztę znajdziecie w opisie. Link w opisie. Koło plotka ekstra? Nie zjebałem. Jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Resztę znajdziecie w opisie. Link w opisie. Koło plotka ekstra.